Ponoć nikt tak pięknie jak górale nie kolęduje. Mowa też o polskich góralach z Chicago i nowojorskiego Greenpointu. O góralskim kolędowaniu rozmawialiśmy z najprawdziwszym góralem z Podhala, Darkiem Muchą. Muzyk kolędował wraz z rodziną Cudzichów w poniedziałek 6 stycznia w kościele w Niedzieliskach. No, wszystko jest oczywiście związane z tradycją góralską, wszystko jest robione w strojach regionalnych. Są takie nowe jakieś naleciałości z nowoczesnej muzyki, do nowoczesnego folku, ale jest taka tradycja, że po Wigilii są tak zwane podłazy i to się chodzi po prostu po mszy pasterce. Mężczyźni, nawet żonaci po prostu chodzą po wsi i później do rana śpiewają kolędy. W rodzinie Cudzichów kolęduje 4 braci, żona jednego z nich, szwagier i zaprzyjaźnieni muzycy. Pochodzą ze Spiszu, Podhala i Żywiecczyzny. Rodzina muzykuje od kilku pokoleń. Krytycy muzyczni uznają współczesnych Cudzichów za artystów wybitnych. Muzycy grają m.in. na instrumentach ludowych, w tym na pięknie brzmiącej lirze korbowej. W jaworzyńskim koncercie zaprezentowali materiał ze swojej płyty Kolędy rodziny Cudzichów. Będzie to na pewno rodzinne kolędowanie, bo większość z nas jest rodziną, a zaprosiliśmy też przyjaciół do naszego zespołu i zagramy tradycyjne polskie kolędy, ale też w drugiej części koncertu będzie już więcej tych góralskich. Cudzichowie zagrali dla stowarzyszenia Betlejem. Z wielką radością słuchała tego koncertu publika, która wypełniła caluśki kościół. Takie kolędowanie to my poważamy. Nie gramy tylko w tym gronie, w którym dzisiaj będziemy podczas koncertu, ale są i nasi mężowie, i żony, i dzieci, jest nas naprawdę tam sporo i to zawsze nam się kojarzy z taką radością i ze świętowaniem. Nie mogliśmy powstrzymać przytupywania przy kolędzie Hejze ino dyny dyna, narodził się Bóg dziecina. Choć może nie wypadało.